Foka jest drapieżnikiem i foka kontroluje oczywiście stan zasobów, przede wszystkim ryb, tak, którymi się odżywia bezpośrednio, ale kontroluje na zasadzie takiej, żeby cały czas to pożywienie mieć. Ona nie powoduje jakby ubytku w swojej bazie pokarmowej, no bo jakby to wszystko jest ze sobą powiązane, tak? Populacja, też wielkość populacji foczej też jest regulowana właśnie dostępnością bazy pokarmowej. Cały ekosystem jest powiązany takimi wzajemnymi relacjami, które w efekcie mają dać równowagę, to znaczy dokładnie współistnienie wszystkich gatunków, które na ten ekosystem, bardzo zresztą ubogi w gatunki ekosystem Bałtyku, się składa. Poza tym, że foka jest tym drapieżnikiem i spełnia tę no, niezwykle ważną rolę dla ekosystemu, to jest właśnie tak zwanym bioindykatorem, czyli wskaźnikiem stanu zdrowia Morza Bałtyckiego. I tak naprawdę jej stan zdrowia wskazuje na to, czy morze jest zdrowe i czy wszystkie gatunki poniżej leżące w łańcuchu pokarmowym są również w dobrej kondycji zdrowotnej. To nie jest tak, że w idealnym świecie rybaka w morzu powinny mieszkać tylko ryby i to najlepiej te, które on łowi. To musi funkcjonować cały ekosystem i ten drapieżnik jest również bardzo ważny, bo on dokładnie świadczy o tym, że jest co jeść w tym Bałtyku, że to są zasoby zdrowe, bogate. I oczywiście foka nie żeruje na gatunkach komercyjnie wykorzystywanych przez ludzi, tylko na takich, których jest najwięcej i które są dla niej najłatwiej dostępne, więc to niekoniecznie muszą być dorsze czy łososie. Obecnie głównym składnikiem pokarmowym fok są śledzie i szproty. Ryba, której limity połowowe ulegają podwyższeniu. W związku z tym, no to też świadczy o tym, że ona mimo tego, że najwięcej tych ryb zjada, no nie powoduje ich redukcji w ekosystemie. Na pewno wciąż problematyczne dla fok są zanieczyszczenia. Zanieczyszczenia, które stopniowo udaje się wyeliminować z ekosystemu, ze środowiska Bałtyku, no to są te związki głównie chlorowcopochodne, które u fok spowodowały największe spustoszenie, bo powodowały niestety niepłodność samic. No a to przyczyniło się bardzo poważnie do absolutnego spadku wzrostu populacji, czyli rozrodczości. W tej chwili jest zanieczyszczeń tego typu dużo mniej, ale wchodzą nowe, które jakby człowiek produkuje non-stop i wymyśla coraz to nowe substancje, które niestety no, trafiają różnymi sposobami do wody. Do tego doszedł jakby w ostatnich latach coraz bardziej gorący temat, czyli mikroplastiki, które również wchodzą przez cały łańcuch pokarmowy, także do organizmów fok, borświnów, ryb i stanowi problem również dla człowieka, który ryby konsumuje. I to jest jakby element, który badamy cały czas i próbujemy jakby zdiagnozować sytuację, czyli sprawdzić, co tak naprawdę może powodować jakiekolwiek niebezpieczeństwo dla fok. Oczywiście jest to wszystko trochę za późno, bo tak naprawdę powinniśmy to wiedzieć przed uruchomieniem jakiejś nowej produkcji przemysłowej. Natomiast no, oczywiście staramy się jak najszybciej wybadać to, co się dzieje w środowisku i odpowiednio zareagować. Ale mówię, zanieczyszczenia są ogromnym problemem, bo wprawdzie nie powodują bezpośredniej śmiertelności zwierząt, ale wprowadzając je właśnie również w łańcuch pokarmowy, no, powodujemy, że one są bardzo długotrwale obecne w ekosystemie. Ocieplenie klimatu, zmiany klimatyczne w ogóle są na pewno, jeśli chodzi o Morze Bałtyckie, bardzo niebezpieczne dla innego gatunku fok, foki obrączkowanej, której życie właściwie wiąże się bezwzględnie z obecnością lodu i śniegu, bo tam buduje specjalne legowiska dla swojego potomstwa i tam je wychowuje, ucząc powoli samodzielnego życia.
I no w tej chwili mamy do czynienia z bardzo łagodnymi zimami w Bałtyku i z bardzo niewielką pokrywą lodową, w związku z tym również ze spadkiem wzrostu populacji tych fok obrączkowanych. Bardzo ciekawy projekt podjęli Finowie, wprawdzie nie na Morzu Bałtyckim, tylko na jednym ze swoich jezior, w którym żyją foki obrączkowane, mianowicie budowanie sztucznych jam dla tego gatunku. No i odniesiono taki pierwszy sukces podczas testowania tych swoich prac, że foki używają tych przygotowanych przez człowieka miejsc. W związku z tym, no, oczywiście jest to jakaś forma ochrony, ale nie sądzę, żeby to mogło faktycznie zapobiec jakiemuś spadkowi liczebności tego gatunku w przyszłości, jeśli faktycznie, no, będą takie skutki w postaci braku lodu.